dobry. Dzień dobry. Cześć Kamyczek. Cześć, powiedz mi co, jak wakacje to Opalenica, co? Tak. Jak co roku? Jak co roku, także miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, pogoda dopisze. Warunki tutaj są, także nic, tylko trenować. Fryzura też widzę, taka stricte wakacyjna. Tak. Bardzo wygodna fryzura, także polecam. Na zgrupowanie idealnie. Dwa treningi dziennie, szybko schnie, nie trzeba układać. Dokładnie. No i w ogóle plan na zgrupowanie też się wydaje idealny, bo co, dwa treningi dziennie, a potem wieczorami meczyki na Euro, czyli tak, nic, tylko spędzać czas. Dokładnie. Bagażu jak na porządne wakacje tu masz. Nie, to jest potrzebne wszystko. Wszystko potrzebne. No powiedz mi, co ci twoi rodacy na Euro wyprawiają? No fajnie grają, nie? No fajnie grają. Oglądasz? No wiadomo. A powiedz mi tylko ten, Miki już się chyba odzywać do ciebie przestał, co? Miki van der Mar. No tak, już się pisaliśmy razem, że przygotujemy kolację, jak będziemy w Poznaniu, nie? No i co, i na kogo teraz trafiają Czesi? Na Denmark. Na Denmark, no i co? Dadzą radę? Mam nadzieję, nie? Hmm. To jest taki przeciwnik, gdzie mogą wygrać. No jak wygrali z Holandią, no to... Z każdym mogą wygrać. Tak. Czyli co, 11 lipca już sobie rezerwujesz czas na finał? No nie, to spokojnie, ale zobaczymy. Ale teraz grał w Baku, to jest też taki, że pomysł, to nie wiem kto zrobił, nie? Źle, ale... oni tylko cestują i nic. Ale trzymamy kciuki za Czechów, naszych sąsiadów, także dziękuję powodzonka. Bardzo. Dzięki. Cześć Artur, muszę ci powiedzieć, że chyba jakiś rekord Lecha Poznań pobiłeś, o 9:00 podpis pod kontraktem. Wychodzisz na 16:30, już na drugi trening z zespołem wychodzisz. No dokładnie, wszystko jest dobrze zorganizowane, także po podpisie pierwszym treningu i zaczynamy. Intensywny początek. Intensywny początek. Zdecydowanie tak. Jak nastawienie? Pozytywne, bardzo fajna drużyna, także popracujemy i będzie dobrze. Pierwsze wejście do szatni, fajny odbiór, co? Oczywiście, Tomek Grząsa, dyrektor, mnie zaprezentował wraz z trenerem, także odbiór bardzo pozytywny. No i widziałem, że na pierwszym treningu od razu z Miką Isakiem parę zdań zamieniłeś, o czym rozmawialiście? Tak, po niemiecku trochę o naszej przygodzie na boiskach za granicą. Bardzo, bardzo pozytywnie. Dobra, super, no to powodzenia. Dzięki. Ale ciebie Radek też zapytam w sumie o naszego nowego napastnika, wiesz, na tureckich wojskach miałeś okazję go tam pewnie trochę przy okazji podglądać. Ja pytanie, minęła, jestem z nim w pokoju, co mogę powiedzieć? No tam się wiesz, udaje, że nie słucha, nie? Udaje, że nie słucha. Nie, no dobrze, że wzięli do rywalizacji, nie? A jeszcze okazja była podobno. Ale na dzień dobry jakaś chyba kosa, bo widziałem, że w ostatniej kolejce Denizli dwa gole wbił. No. Tak? No. Tak, ale wiesz, a spalony był, tylko nam było wszystko jedno, bo to już wszyscy nam później strzelali, nie? Po dwa gole. Ale piątki im przybiliśmy, więc. Tak. Podobno spalony był, ale tam paru nie ma to. Ty byś tam chciał grać, kurde, tam ci nie wzięli. Stali tam dwa razy na to. Krótko, prawy, lewy, trochę dynamiczniej i wybiegniecie na drugą. Tak jest, to samo. Ej, tu szkoda. It's for 200 volts. O, tu przed pierwszy nikt nie strzelił, nie?